witam serdecznie. Jak chcesz wygrać tego skina, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, koniecznie. No i oczywiście oglądaj film do końca, aby poznać hasło konkursowe. No i jak osobą pełnoletnią jesteś, użyj kodu Croxy na CaseHugu. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek i oczywiście, jakbyś chciał sobie załadować, no to tutaj wpisujesz kodzik Croxy przez 2x. No i oczywiście otrzymujesz 10% więcej do każdej wpłaty, a po zalogowaniu się z linku z opisu dwie skrzyneczki na start za free również otrzymujesz. I dodatkowo osoby, które wpłacają z kodem Croxy, mają szansę wygrać piękne skiny i w ciągu ostatnich paru dni zeszły 3 skiny, które wam wrzuciłem na giveaway'e, więc naprawdę bardzo szybciutko one schodzą. Więc jak chcesz oczywiście wygrać, no to masz jeszcze szansę zdobyć taką piękną kosę, emeczkę Golden Coin, no i jeszcze tutaj jest USP za minimum doładowanie i tutaj AWP-ka za 200 za 2 dyszki minimum doładowania. Oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną, no i oczywiście do wspólnej zabawy zapraszam tylko osoby pełnoletnie. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, mamy 5 koła dzisiaj, myślę, że możemy zacząć odcinek od czego? No, od czego, stary, no. Moja ukochana skrzynka, która, no jak jest źle, no to lubię sobie na nią pójść, tak? I spróbować swojego szczęścia i trafić M9, Autotronic. Jest to oczywiście nóż, na który polujemy najbardziej w tejże skrzyni, bo jest to oczywiście item najlepszy. Kolejne otwarcie. No powiem wam tak, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem przyjemność trafić 2 otwarcia z rzędu te M9. No ale tutaj spada M9 i spadają rękawice. Jest to 7400, więc bardzo ładnie. Już mamy 11 koła, więc budżet jak najbardziej póki co udaje się powiększyć. Przypominam oczywiście, że tryb Joker polega na tym, że na każdy item w skrzyni mamy taki sam procent szans na trafienie. No ale skrzynka, no wiadomo, jest wtedy troszkę droższa. Zobaczmy kolejne otwarcie, jak nam tutaj pójdzie. No i jestem 9, mam 5 koła, ale overall, no kurczę, no mogliśmy mieć 2 koła więcej, tak więc jeszcze ta jedna M9 jakby spadła, no to będę ukontentowany. 5300, o to właśnie chodziło i myślę, że możemy przejść sobie na jakąś batelkę, ale przed tym w sumie otworzyłbym sobie daily skrzynkę, bo oczywiście jak wbijacie level na CaseHugu granic na stronie, no to możemy sobie skrzyneczki co 24h codziennie otwierać. No ja już mam ten level troszkę wysoki, więc mogę sobie taką skrzynkę otworzyć, no i codziennie tak naprawdę jakąś kostkę zdobyć. Ostatnio mi się udało ten level właśnie wbić i jest to chyba druga albo trzecia skrzynka, tak gwarantowana oczywiście, którą sobie otwieram. No i oczywiście jak gracie, no to też możecie sobie zdobywać cashback, który w dowolnym momencie za free możecie sobie odebrać. A my idziemy na batelkę i próbujemy oczywiście tutaj zapolować na coś ciekawego, mając te 13 tysięcy złotych. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje po obecnych promocjach, no oczywiście promocje jak najbardziej na Black Week są, więc wrzucimy sobie 4 skrzynki, mam 4 skrzynki Snurty w sumie. Same te 4 skrzynki tak naprawdę dają nam no 7 koła prawie w tej bitwie, więc nie będę przesadzał, choć tak już przesadziłem, 6 koła mi wtedy zostanie, więc jak przegramy, no to będzie można coś jeszcze pokminić. No, no niestety pierwsze otwarcie na konto mojego przeciwnika, 1700 zł, przypominam, kosztuje jedna taka skrzynia i póki co no jest naprawdę słabo i powrót no wydaje mi się, że jest tak naprawdę niemożliwy, byśmy musieli coś za piątkę trafić, ale tutaj no tragedia. Nie przypominam sobie, stary, żeby miał jakieś gorsze otwarcia ostatnio, takich no troszkę droższych skrzynek, nie na trybie Joker, no bo na trybie Joker wiadomo, te skrzynki są trochę drogie i no jakiś syf tam może polecieć, no bo na każdy item jest taki sam procent szans, ale właśnie, może sobie zobaczmy teraz na Jokerze jakieś skrzynki. No i jakoś nie chcę przesadzać, tylko chciałbym się troszkę odbić, to odpuszczę nawet tą skrzynkę za 1500 i zakręcę sobie tą za 318 i zakręcę sobie z 10 takich skrzyneczek, 3000 zł wtedy, ale wezmę kogoś do pomocy, czyli oczywiście jakiegoś bota, no bo ta pierwsza bitwa, tak, no nie poszła po mojej myśli, tak, nieźle strollowałem tam. No i znowu bot troll i bot nerd, tym razem w enemy teamie również. Ja gram z Isamu, więc zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. No i tutaj póki co, no Isamu musi być kierowany przeze mnie, 2300 zł, chyba jeden z lepszych tak naprawdę itemów, o ile właśnie, no nie najlepszy w tejże skrzyni, no ale tutaj no Isamu mógłbyś się, no, mógłbyś się trochę bardziej postarać, tak, no bo
No już tutaj nasi przeciwnicy gonią, mamy stówkę tak naprawdę tylko przewagi. No i właśnie, znowu tutaj ta przewaga na konto naszych przeciwników, ta WP niestety trochę im pomogła. Trzy skrzynki jeszcze do końca, no to jest bitwa must have, którą musimy wygrać, żeby tutaj jakkolwiek jeszcze walczyć. No, no, no właśnie, niestety survival dla moich przeciwników. No i tak naprawdę, no ratuje nas tylko ten chyba bajonecik, no ale no no powiem tak, no, no trolling tutaj po całości wleciał. Chyba sobie zbiorę ten cashback, coś mi się wydaje, 3 koła. Nie będę jakoś specjalnie czekał na coś lepszego, bo no sytuacja jest dramatyczna, tak trzeba sobie powiedzieć. 6000 zł, tyle mi zostało, może sobie normalnie otworzę taką skrzynkę. Powiedzmy tą, ona 1500 chyba kosztuje po ulepszeniu, no właśnie. No zobaczmy, na farta sobie otworzę jedną, może akurat szczęście mi dopisze. No są rękawice, ale czy to będzie profit, czy to będzie 1000 zł? Jest to 2500, więc no tu otwarcie naprawdę potężne, potężne i sympatyczne. 7 koła, tyle jeszcze w balansie mamy, więc wjeżdżamy po raz kolejny. Skrzynki oczywiście Joker, bez zbędnego tutaj pierdzielenia. No i tak naprawdę, no właśnie, co byśmy mogli tutaj zakręcić, żeby spróbować nadrobić to, co straciliśmy? No myślę, że tą skrzynkę możemy zaryzykać jeszcze raz. Będę miał na, no powiedzmy, na 5 takich otwart, tylko no właśnie, to muszę tutaj włączyć tryb borrow, bo no niestety takiej kwoty nie mam, więc muszę sobie tutaj pożyczyć i ta bitwa będzie zmniejszona o 4%, jeżeli oczywiście uda nam się wygrać. Więc rzucamy bota raz, bota dwa i bota trzy. Bot Giorgio, dzisiaj jaki dzień tygodnia? Mamy dzisiaj piąteczek czy czwartek? Chociaż nie pamiętam, dzisiaj mamy chyba czwartek, chyba dzisiaj mamy czwartek. Sorry, bo przespałem znowu, no może nie pół dnia, ale parę godzin, tutaj, że tak powiem, no dżemka była, tak? I trochę to poczucie czasu mi się przestawiło, ale na szczęście... Ej, co tu się, przepraszam, dzieje? Patrz, ej, cały odcinek, totalnie nic tam nie leciało, znaczy teraz też mi nic nie leci, ale dwa motylki, do tego karambit, no nasz teammate tutaj srogo wykierował nas, 16 tysięcy, 4% oczywiście oddaliśmy, no bo wzięliśmy tryb borrow. No i 16 koła znowu, fantastycznie. Ale właśnie, do czego zmierzam? No udało mi się w końcu przestawić z powrotem, więc jestem z siebie dumny i no, już tak naprawdę wydaje mi się, że doszedłem do takiego momentu, gdzie faktycznie będę wstawał idealnie o tej godzinie, o jakiej bym chciał, nie? Ale tak idealnie, no to kurczę, uważam, że wstawanie tak o godzinie 10, 11 to jest tak zbalansowane najbardziej, nie? Tak mi się właśnie wydaje i też za wcześnie wstawać nie lubię, bo nie wiem, dla mnie 8-9 to jest tak, no troszkę za wcześnie, nie? 8 koła, tyle kosztuje oczywiście ta bitwa. No i właśnie, rzucamy z 2 na 2 znowu, rzućmy sobie 2 na 2, fine i samo i nope, zobacz, 2 na 2, 8 koła, no mam nadzieję, że tutaj coś sypnie sobicie. AK X-Ray, no to jest kałak za 1300 zł. Hasło konkursowe byś chciał pewnie poznać. No to ci powiem, no jak już te kałachy tak lecą, napisz, czy masz aktualnie jakiegoś skina do kałacha, a jak masz, no to pochwal się jakiego. No i tutaj, no ten counter snusik podratował nas troszkę w tym ostatnim otwarciu, ale udało nam się, 13 tysięcy, udało nam się wyciągnąć na łebka, więc no fajnie tutaj sypnęło na koniec, no. Szczerze, myślałem, że ta bitwa raczej już będzie spisana na straty. Ale okej, okay, mamy 20 koła, więc myślę, że jeszcze tutaj jakąś skrzyneczkę, taką ciut lepszą, możemy sobie zakręcić. Na przykład niech będzie to skrzynia Nitra. No i no właśnie, no, 4 takie skrzynki. Musimy włączyć jeszcze tutaj borrow, bo minimalnie mi braknie. Tylko pożyczamy tutaj 6%, bierzemy 2 na 2 i zobaczmy, no walczymy, walczymy o naprawdę mocne skiny. No bo najdroższy item w tej skrzyni, no to chyba jakaś siałupa gumni, no jednak White Lotus. Ale tutaj talonik, jest tutaj również Butterfly Doppler. No bardzo ładne to pierwsze otwarcie, no i patrzcie jak leci, no pięknie, no. Tutaj mój teammate, 2 Butterfly, no tam Dragon Lora też mignęła. No ale zobaczmy, ostatnie otwarcie będzie i czy tu coś, no Vice'y, 5 koła. No okej, okay, no udało nam się wygrać, no dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie.